to jest Kamil. Kamil lubi jeść. Kamil chciałby zjeść kebaba, ale nie ma pieniędzy. Kamil ma dużo ładnych skinów. Kamil korzysta ze skinkantora, żeby sprzedać swoje skiny. Teraz Kamil może zjeść swojego kebaba. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Kroks i na KSH-u się znajdujemy. Oczywiście przypominam, że jeżeli zalogujecie się z linku z opisu, bądź kliknijcie sobie tutaj w prawym górnym rogu plusik i wpiszecie oczywiście kodzik Kroksi przez 2x, otrzymujecie wtedy 25% wartości doładowania do nagrody bonusowej, czyli łącznie 125%, więc zachęcam serdecznie oczywiście do skorzystania sobie z kodu. Dodatkowo oczywiście daily bonus jest na KSH-u, wystarczy, że ustawisz sobie awatar na Steamie, napisz sobie case hack w niku na Steam i możesz sobie codziennie skrzynkę za free otworzyć. Dodatkowo również możesz mieć sobie dziewki w Awayu i oczywiście na stronie z każdym jakby postępem, grając na stronie, możesz sobie zdobywać tutaj wszelakie bonusy właśnie zależne od twojego levelu na stronie, więc również myślę, że spoko opcja. $751 tyle dzisiaj mamy i spróbujemy oczywiście nadrobić to, co przegraliśmy wczoraj, czy tam przedwczoraj, chyba przedwczoraj. Więc pierwsze otwarcie, skrzynia, no skrzynia, która kosztuje swoje, bo jest to skrzynia za $358, czyli połowę tego, co dzisiaj mamy. No ale, no wiecie, że ja, ale ryzyko, stary, ryzyko mam na drugie imię, więc otwieram jedną taką skrzynię i dzień dobry Poseidon! $1126, stary, takiego otwarcia to ja się nie spodziewałem, nie wiedziałem w ogóle, że Poseidon aż tyle kosztuje. No ale okej, no jak dają mi skinę za ponad $1000, no to ja tego skina biorę, tak? Idziemy na battle, żeby zobaczyć, czy coś tu jest. Nic nie mamy, więc oczywiście sobie tworzymy, wrzucamy sobie oczywiście sortowanko od najdroższej skrzynki, wrzucimy Dream Knives'y, bo oddało ostatnio ładnie, niestety nie mi, ale ładnie sypnęło. Tiger Knives do tego, 1% lore na farta i myślę, że Plant B, $309 taka bitwa, bierzemy na dwie osoby, no i pizgamy się z kim dzisiaj byśmy się pizgali, może z Botem Gadżetem, co? Zobaczymy, jak on dzisiaj tutaj, jakie dropy oczywiście u niego będą. No i zobaczmy, pierwsza skrzynia Dream Knife, zobaczmy, co z niej tutaj, jakiś nożyk dla wuja Kroko. No, nożyka nie ma, jest niestety, $40 do 119, Tiger Knives teraz. No tutaj chyba podobnie będzie, co? 15 do 60, co? Okej, okay, no jednak nie. 1% lore? No niestety nie ma HWP Dragon lore. No i ostatnia skrzynia, Plant B. Jest kała, Bloodsport, $91. No ale niestety, no to nie wystarczyło, to niestety nie wystarczyło. Strata $40, ale no spokojnie, mamy jeszcze sporo, tak? Więc nie przejmujemy się póki co, tak? $30 na 4 skrzynki, płacimy 120, więc jedno takie otwarcie spróbujemy. Bardzo naprawdę ładne animacje tutaj, otwierania skrzynek na Case Hugu. $61, takie fresh, wiesz o co chodzi? I fajne te animacje w ogóle są przy skrzynkach, że w ogóle jak jesteś na stronie, zaraz ci pokażę, patrz, jak jesteś na stronie, sobie dajmy na to, najedziesz na taką skrzynkę, to ona jest zamknięta, jakby, a jak najedziesz, to się otwiera, wiesz o co chodzi? I naprawdę bardzo spoko. Dragon Mask, $73 kosztuje ta skrzynka, więc 3219, myślę, że jak najbardziej spoko. Jeszcze jesteśmy w stanie sobie na taką skrzynkę pozwolić, póki nie przegraliśmy za dużo. No, póki co, zaraz zjeżdżamy poniżej 1000, jeżeli tutaj nic nie uda nam się zdobyć, $109, więc not stonks póki co. Jeszcze jedno otwarcie i mamy Falchiona Gamma Dopplera. Wow, 500 prawie że dolarów, okej, spoko, player tu również tutaj nas ładnie uratował, a sprzedamy sobie to, sprzedamy sobie, nie chciałem daily bonus kliknąć, chciałem, o, zobaczcie, tutaj się nawet pizgają już, więc spoko, fajnie, dodajemy skrzyneczkę, jakąś tutaj wrzucimy, no to Sushi Master nie kusi, jak dało mi tego Poseidona, ale okej, spróbujmy Flip Knives'y, tym razem tutaj dorzucić Gearbox, do tego ta skrzynka Bricks, taka Lego trochę, do tego Kingdom i myślę, że taką battle możemy odpalić. $406, oczywiście gramy z botem i wrzucimy sobie bota beta, z jakoś ma tutaj chyba najmniej procent minerator, no nie no, najmniej to ma gadżet. Dobra, i co, jak gadżet mi odpierdolił, to spróbujemy teraz, zobaczymy jak tym razem tutaj nam pójdzie. Flip Knives'y teraz, pierwsze otwarcie.
33 do 60, naprawdę? Ej, ta skrzynia kosztowała chyba dużo, co? Tak mi się wydaje, a tutaj no nie. Po prostu no nie. Kolejne otwarcie pod igielku, tutaj 24 do 17. No, strata minimalna. Skrzynia Kingdom, zobaczymy. No, wygraliśmy, ale co to za wygrana tak naprawdę, stary, jak my tutaj jesteśmy na minus. Nie podoba mi się to bardzo, że tutaj się na minus, spojrzymy sobie batelkę jeszcze raz, bo dlaczego by nie. Od najdroższych oczywiście sortowanko standardowo i spróbowałbym tą za 200. Wrzucę jedną za 200, wrzucę do tego jeszcze raz tą skrzynię Bricks i do tego może 50% dice. Ja tutaj lubię tak z losem, wiesz o co chodzi. W sensie ja generalnie wychodzę z założenia, że zazwyczaj na tych battlach mamy 50% szans na wygraną, tak? No bo albo wygramy, albo nie, więc wrzućmy jeszcze raz gadżeta. Chociaż w sumie, ej, dobra, bo raz mnie ograł i raz ja go ograłem, ale wyszedłem na minus, więc no chyba teraz on powinien wygrać. No mam nadzieję, że tak nie będzie, ale zobaczmy, bo Bowie Knife za 400 i już w tym momencie case batelka jest zwrócona. No mam nadzieję, że on tutaj nic nie dostanie, jak już nie wiadomo co, ale zobaczmy, jeszcze dwie skrzynki USP Kill Confirm jeszcze tutaj dla mnie z 50%. No i zobaczmy. No i wulkan, no i stary. I tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. $732 w tym momencie. Z tego batelka wyciągnęliśmy i mamy $1500 już. I ja jestem naprawdę w szoku. Just fine, okej, okay, to jest z tego mema, co wiesz, ten sobie w ogniu, tam w domku z ognia siedzi, który się pali i wiesz, jest pokazane this is fine. Zobaczmy, czy tak fine będzie w tej skrzyni. $64 póki co, jeszcze jedno otwarcie, zobaczmy. No jest Wildfire, $105, ile będę? 119, okej, okay, spróbuję 5 może na raz machnąć za 150 i zobaczmy, jak tym razem nam pójdzie. No tutaj oj. $50 na minus. Dobra, ostatnia próba tej skrzynki i no 84. Dobra, odpuszczamy tą skrzynkę. Idziemy na skrzynkę teraz, no może love, $300. Otwórzmy sobie raz i zobaczmy, co z tej skrzyni nam się uda tutaj wyciągnąć. I no myślałem, że ten butterfly, ale to jest $100 tylko. Ojejku, no tak. Ej, ale amatorka w tym momencie poszła. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Do dwóch razy sztukę, tak? Zobaczmy, czy... No nie, no ej. Znowu mnie wejtuje, jestem butterfly. Dobra, do trzech razy sztuka. Jak to nie odda, to ja już... Nie wiem. Aha, no i znowu obok. Ej, ale to 235 kosztuje. Dobra, to jeszcze raz... Albo dobra, stary. Za to musisz zostawić łapę w górę. Jak nie zostawisz łapy w górę za to, to ja nie wiem. $900 w tym momencie leci. Czyli, no, kilka tysięcy złotych, co... No, naj... Oj. Oj. I to takie mocne, oj. Stanę $500. Nie. Co myśmy zrobili, stary? Ja byłem taki plus. Czy ja mogę tą bitwę zrobić? No mogę zrobić tą bitwę, ale nie wierzę. Ale amatorka. Ej, ja się wstydzę w tym momencie tego, co ja zrobiłem. No nie, ej, z takiego profitu. Z takiego profitu, stary. No nie, panie prowadzący. Panie prowadzący, to mogę rzucić? Nie mogę, to mogę. Panie prowadzący, proszę się wstydzić. Dobra, próbujemy, bot Orze Tron w tym momencie. Jak to przegramy, to jest Reaperinho. Jak wygramy, mam nadzieję, że dużo. Jak to poproszę, jeszcze innego takiego Poseidona dla mnie. Tak jak w tym pierwszym otwarciu tej skrzyni i dostaliśmy na dziurę. I no, 150 do 98. Ej, czekaj, co? Co ty gadasz? Wygrałem to! Ej, skrzynia za $40 oddała, 40 albo 60, oddała mi 10x'a, stary, kosy za prawie $500. Ej, ja jestem w szoku, nie spodziewałem się, że mogę to wygrać, jak zobaczyłem tego augra Akihabary. Mamy $934, czyli jest bardzo dobrze. Spróbujmy pierwszy odcinek z Casehaga podnieść taki, na taki poziom, w sensie pierwszy, kolejny odcinek z... No, wiesz o co chodzi. Ten odcinek z Casehaga spróbujmy podnieść na poziom, którego jeszcze nie było. Nagrywając oczywiście Casehaga i spróbujmy wygrać $2000, stary. 41%. Jak to wejdzie, to jestem szczęśliwy niesamowicie. 41%? No, nie. Co?
No cóż, no dzięki za oglądanie. Widzimy się już jutro. Daj znać, co sądzisz oczywiście okej z Hagu. Przypominam, z kodem Kroxy 25% do nagrody oczywiście bonusowej od wpłaty, więc serdecznie zapraszam do skorzystania, bo masz 125%, możesz sobie odebrać. Codzienna skrzynka, tak, codzienna skrzynka. Powiedziałem ci, że konkurs jest w ogóle, czy nie? Jak nie, to każde 15 łapów w górę oczywiście, dodatkowe 5 zł do wygrania, zostaw łapę w górę, jak chcesz wygrać, napisz komentarz, sub dzwonem oczywiście, na Discorda dołącz, udostępnij film, no i użyj oczywiście kodu Kroxy. A ja się z wami żegnam, daj znać, czy masz jakąś taktykę na następny odcinek z Facehaga, co otwierać. Może skupimy się na tych w końcu 1% z AWP Dragon Lore. Daj znać w komentarzu, sekcja komentarzy do waszej dyspozycji, a ja się żegnam i do jutra.